Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Rome Total War. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działiśmy, mianowicie udało nam się zająć Spartę z rąk miast greckich. Obecnie oblegamy Ateny. No i zostaliśmy zaatakowani, dokładnie Belazora została zaatakowana przez Traków. No i też oczywiście prowadzimy wojnę z Rzymem, a więc walczymy z trzema przeciwnikami naraz, co wcale takie łatwe i fajne nie jest. Dobrze, moi drodzy, ale myślę, że czas zakończyć turę, lećmy dalej. No tutaj flota rzymska próbuje nam troszeczkę porty blokować, co nie do końca mi się podoba. Maleją nam fundusze. To niedobrze. Okej, tu kopalnie się rozbudowały. Ja bym tutaj może podszedł w... tu są ci lekko zbrojni lansierzy. Dobrze, zbudujmy sobie... Dobra, idźmy w hajs. Hajs nam będzie bardzo potrzebny. Larissa jest tutaj. Rozbudujmy tutaj koszary. Sparta. W Sparcie zbudował się port. Możemy go rozbudować. Albo dobra. Drogi najpierw. Teraz tak, tutaj oczywiście cały czas rekrutacja jednostek milicji, które będą pełniły rolę... Kto nas tu? Rebelianci. Dobra. Flotę czas ruszyć. Zróbmy tutaj z nimi porządek, bo przez to tracimy... Właściwie pieniądze po prostu. Dobra. Teraz tak, czas uderzyć na naszych przeciwników. Weźmy najlepsze nasze oddziały. Ta armia ustawi się tutaj na granicy z Rzymem. Tu cały czas rekrutacja oddziałów musi się odbywać. Tu także. Dobra, co my tu mamy? Dwa oddziały jazdy. Czy my tu... Tak właśnie, potrzebujemy więcej, zdecydowanie więcej oddziałów piechoty. Dobra, wy się skierujcie tutaj. Wy też ruszać na północ. No i zobaczymy, dobra. Okej, ta armia jest jeszcze za słaba, żeby ruszyć na przeciwnika. Okej, lećmy dalej w takim razie. No i zobaczymy. Dobra, porty przestały być blokowane. Tutaj targowisko, bardzo miło. Dobrze, tu zróbmy sobie to. Następnie raport z rekrutacji sił. Tu potrzebujemy cały czas falangitów. Tu wzmocnić nasze oddziały. I tu rekrutacja cały czas. Dobra, tu jest 5 tur jeszcze. Tu milicja. No ta Sparta na razie nam jakichś super korzyści nie daje. Oto zarządzanie podatkami mamy. Dobra. Okej, hajs powinien zacząć się za niedługo zgadzać. Scytia Germania przymierze, dobrze. Dobra, lećmy dalej. W takim razie trzeba tą flotę rzymską zniszczyć. Bo ona nam tutaj ewidentnie przeszkadza. Może to? Nie, oni
są cały czas w wojny z nami. To niedobrze. To niedobrze. Bo cały czas pieniądze nam maleją. Ponieważ utrzymujemy bardzo dużą armię. Ale w obecnej sytuacji jest to niezbędne. Dobra, teraz tak. Tu zbudujmy sobie to na przykład. W Termonie możemy już budować jakieś lepsze oddziały piechoty. Kanalizacja. Okej. Tu oczywiście cały czas rekrutujemy oddziały. Się połączcie. Tu kolejne nasze oddziały. Dołączać, dobra. Słuchajcie, czas uderzyć na Rzymian. Ostatnia propozycja odrzucona. No dobra. W takim razie trzeba będzie ich zniszczyć. No i zobaczymy. Hiszpania, Brytania, przymierze. Dobra, zniszczyć ich. Tak jest. Wpłyńcie do Koryntu. Będziecie oczywiście naprawić okręty. Czyli tu z południa oddziały, wszystkie produkowane nasze oddziały kierują się na północ. Wy tu też... Okej, wy już tutaj rekrutujecie, spoko. Ech, dobra. Tych tu bierzemy głodem. 4 tury jeszcze. I bardzo silne nasze oddziały będą mogły wspomóc nasze jednostki. Jak tu. Tu też cały czas. No bo dobra, na razie starczy nam tutaj tych oddziałów. Dobra, kończmy turę. No, Rzymianie ruszyli na nas. Trzeba będzie rozbić tą ich armię w Perzynę. Jak tam? No, hajs w końcu rośnie. Larisa się powiększyła. Dobra, na razie targowisko. Tutaj. Okej. Dobra, tu możemy w końcu tworzyć jakieś lepsze jednostki. Wsparcie drogi powstały w końcu. Dobra, rozbudować tu port. Dobra. Kolejne oddziały powstają. Teraz tak, tu jeszcze kolejne oddziały. Teraz tak, nasza dzielna flota. Zniszczyć rzymskie oddziały. Szkoda, że nie ma tutaj bitew morskich, naprawdę. Byłoby to naprawdę niezłe widowisko. Ale cóż, trudno. Dobra, w takim razie, słuchajcie, czas uderzyć na siły rzymskie i przełamać ich dominację tutaj. Dobrze, słuchajcie, czas ruszać do bitwy. Zniszczmy Rzymian. Osłabmy ich na tyle, że nie będą w stanie nam się przeciwstawiać. No i zobaczymy, co się tu wydarzy. Mamy bardzo duże siły. Take up the spear and shield. Put on your helmet. Put aside the fear in your hearts and remember that you are the sons of great soldiers. We go now to our bloody business. Dobra, ruszać. Oj, dobrze, moi drodzy. Teraz tak. Nasza dzielna piechota rozciągnie się tutaj. Tutaj są nasi falangici, więc podstawowe nasze jednostki, które powinny stanowić trzon naszych armii. Niestety na razie trzon naszych armii stanowią pikinierzy z poboru. Dobra, te lancjerzy stawicie tutaj w lesie. Teraz tak. Lancers.
Okej, a, dobra. Ci ustawią się tu. Nasi łucznicy rozciągną się jak najmocniej. Dobra. No i czekać na, te rzymskie świnie. Dobra. Rzymianie wycofują się. Dlatego my pójdziemy za nimi. Naprzód, panowie. Dobra, co oni tu mają? No niewiele. Dużo mają milicji. Nie stanowi dla nas większego problemu. Tutaj także milicja. Mają psy, które no mogą być dla nas bardzo groźne. Głównie ze względu na efekt psychologiczny. To są Hastati, nie? Jedyny oddział Hastati, jaki jest w tej rzymskiej armii. Kurde, zajęli takie pozycje, że będzie ich stąd bardzo ciężko wykurzyć. Dobra, my na razie ustawmy się tu. No bo nie, dobra. Spokojnie. Panowie. Tutaj nasz dowódca. No i bardzo ładnie. Nie pozwólmy. Rzymianie po prostu... O, o. Dobra. Uwaga, Rzymianie coś kombinują. Co niekoniecznie mi się podoba. Schodzą z gór. Pytanie gdzie? Dobra. Wiecie co? Was na razie ustawmy sobie tutaj. Co to są za oddziały? Dobra. Ruszać za nimi. Rzymianie robią coś dziwnego. Schodzą z gór. I porzucają świetne swoje pozycje, jakie mieli zdecydowanie poprzednio, na rzecz rozstawienia w dolinie, co kompletnie jest bez sensu. Za nimi, naprzód, moi drodzy. Ruszajmy. Rzymianie uciekają. Na serio, spierniczają. Uderzyć. Tak jest, zmiażdżyć Rzymian. Uciekanie wam się nie opłaca. Kontynuować. Wyrżnąć jak najwięcej skurczybyków rzymskich. Tak jest, działamy, panowie. A te psich tu, te oddziały ich psów tutaj stoją, jak gdyby nigdy nic.
To już jakieś straty, żeśmy im tam zadali. No nie spodziewałem się, że armia rzymska zacznie nagle uciekać. No ale cóż. Tak właśnie się zdarzyło. 8 ludzi zaledwie straciłem, a zrobiłem 500 Rzymie? Wow, sporo. Ale ładnie, żeśmy ich zniszczyli. Nie wiem dlaczego. Rzymianie nagle postanowili się wycofywać. Było to dla mnie co najmniej dziwne. Dobra, dlatego tak teraz ten oddział tu. Teraz tak. By tu za tymi oddziałami rozpocząć przygotowanie do oblężenia. Ej, czekajcie, gdzie jest mój agent? Tak poza tym. Może umarło mu się ze starości czy coś. Czy coś, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. 3 tury do upadku Aten zostały. Słuchajcie, trzeba stworzyć armię wewnętrzną, która będzie likwidowała tych buntowników tutaj. To, co oni tu robią, to kompletnie mi się nie podoba. Spróbujmy z nich tu ich tu zniszczyć. No bo dobra, poczekajmy jeszcze, bo są chłopaki troszkę silni. Dobra, rzymski garnizon jest pod oblężeniem. Apolonia musi paść bez względu na wszystko. Teraz tak. Te dwa oddziały kawalerii przerzucić tutaj. One będą nam tu bardzo potrzebne. Dobra, kończmy turę. A jednak, słuchajcie, Rzymianie zdecydowali się na uderzenie na nas. Przysłali posiłki, przy życiu których spróbują nas zniszczyć. No cóż, słuchajcie, stoczmy tą bitwę. Nie dajmy im się. Chociaż bitwa będzie długa i krwawa zapewne. Rzymianie chyba nawet mają lekką przewagę liczebną nad nami. No ale nic. Spróbujmy. Spróbujmy. Od tego wiele zależy. Mimo wszystko Rzymianie... No właśnie. Tak właśnie jak i myślałem. Rzymianie będą walczyć z miasta. Co daje nam spore możliwości, ponieważ falangi świetnie spisują się na wąskich ulicach. Pytanie tylko jest jedno. Jak zachowują się te posiłki rzymskie? Czy one wejdą do miasta? Czy też postanowią na nas uderzyć? Chyba wiele wskazuje na to, że na razie kierują się do miasta chłopaki. Dobra, przede wszystkim wy to zostawcie. To nie jest wasze zadanie. Dajcie pauza. Dobra, wy się cofnąć tutaj. Chciałem zrobić pauzę, ale coś chyba nie wyszło. Wy ustawcie się tu. Dobra, teraz tak. Teraz te nasze oddziały. Rozstawią się... tu. Wy, bracie za nich. Rozpocząć ostrzał tych rzymskich oddziałów. Czas pokazać Rzymianom, że z Macedonią nie ma żartów. Mam nadzieję, że Rzymianie za niedługo to zrozumieją. Że nie życzę sobie obecności ich wojsk na terenie... na terenie Grecji. Upadź w nich. Biegiem, panowie.
Nie, dobra. Zostawmy się tu. Myślę, że i tak będziemy w stanie ostrzeliwać skurczybyków. Ale kilku ich tam zginęło, no. Dobra. No, słuchajcie, Rzymianie ruszyli na nas ze swoimi siłami. Tak, jest, zasypać ich strzałami. Ruszać. Wiecie co? Walcie w nich może, co? Dobra, zróbmy to tak. Razem. Tak jest. Falangi. Zgnieść ich. O, rozpoczęli ostrzeliwanie naszych oddziałów. Oła, kawaleria ruszyła. Bardzo ładnie. Rozwalmy ich. Dobra. Rzymianie wpadli w panikę i o to właśnie nam chodziło. Naprzód. Naprzód. Tak jest. Zrobić tam z Rzymianami porządek. Jak należy. Bardzo ładnie. O, wrogi generał poległ, patrzcie. Taką już to wspaniałą informację, żeśmy otrzymali. Tak, Rzymianie pękają. Kolejny generał padł. To mamy straż miejska, uderzyć na nich. Tak jest. Rzymianie są w kompletnym chaosie. Naprzód. Nie, wy falangę. Tak jest. Bardzo ładnie. O, ta nasza kawaleria została zaatakowana. Ta jest, szarża na tych paskudnych Hastati. The enemy army is in flight. Pursue them. Drive them from the battlefield.
Wejdź do miasta. Naprzód. Na plecach rzymskich. Oła. Nasze prawe skrzydło nie wytrzymało. Ale w centrum, słuchajcie, same sukcesy. Tak jest, wchodzić do miasta. Wchodzimy. Naprzód. Dobra, łucznicy trochę ponieśli straty, ale trudno. Taka jest wojna. Tak jest. Rzymski generał poległ. Pomóc naszym. By też tu zrobić z nimi porządek. Formować falangę. Wchodzimy. Tak jest. Pozarzynać ich. Cofnąć się. Dobra, nasza. Kurde, ile tu było generałów rzymskich. Ej, coś do nas wali. Ej, co wy tu robicie? Tu się ustawić. Biegiem. Biegiem. Co wy tu robicie? Tak jest, wchodzimy. Przegrupować się. Falangi. Dobra, spoko, 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 spoko. Rzymianie dostali, ponieśli taką klęskę. Takie straty przeogromne, że nie powinni się być w stanie za szybko z tego pozbierać. Was ustawmy tu. Chociaż nie. Stop. Macie za małe, za niskie morale. Boję się, że nie wytrzymiecie po prostu walki w centrum. Wy się na razie ustawcie tutaj. Naprzód. Okej. Wy idziecie tu. Dobra. Rozmieszczać się. No i słuchajcie, powoli trzeba będzie za chwilkę zgniatać rzymskie oddziały. Tu, podejść. Tak jest. Rozstawmy się. Dobra, ale biegiem. Zróbcie coś sensownego z tym. Podchodzić. Tak jest, sformować falangę i naprzód. Spychać rzymskie oddziały.
Tu kolejny oddział. Dobra. Jednakże w samym mieście to piechota będzie musiała tutaj zgnieść Rzymian. Raczej nie będziemy mogli liczyć na wsparcie kawalerii. Tu kawaleria się nie za bardzo nadaje do walk w mieście. No i bardzo ładnie. Tak jest. Zatrzymać wrogów Macedonii. A jest, wyrżnąć Rzymian. No i to będą robić uderzenie za uderzeniem na tą falangę. Ale jak widać, bez większych rezultatów. Falangi są świetne do walk w mieście. Potrafią zablokować pozycję wroga. No i to są w końcu oddziały, o których zawsze... które zawsze chciałem. Dobra, wy moi drodzy, podchodzić tu. Tamten oddział powinien zatrzymać Rzymian na tyle czas, na tak długo, aż będziemy w stanie podciągnąć pozostałe oddziały. Rozwalić typa, no. Dobra, rozwalony. No i co? Rzymskie kmioty. Raczej wątpię, żebyście mieli jeszcze jakieś szanse. Ale że z każdym waszym bezmyślnym atakiem na tą falangę tracicie kolejnych cennych żołnierzy. Boże, tu już koni leży. Pomordowanych przez naszych dzielnych żołnierzy. No oni co prawda ostrzeliwują nas jeszcze czymś, jakimiś oszczepami. Ci welici jeszcze bo mają jakieś oszczepy, ale niewiele tego. Są to sporadyczne ataki. Teraz tak, tu kolejne dwie nasze falangi nadchodzą. No już słuchajcie, powolutku otaczamy Rzymian. Rezultat ma być taki, że Rzymianie nie mają mieć szans na przetrwanie. Podejść. Ale ruszyć się. Wszyscy. Znieść wrogów. Naprzód. Wy tutaj się zbliżać też. Która jest bardziej liczna? Ta jest bardziej liczna. Naprzód. Wy od razu za nimi się ustawiać. A rzucają tymi oszczepami jeszcze skubańcy. To uderza. I gdzie? Podejść.
podejść. Poczekajcie. No. Coś się nie umiemy tutaj porozstawiać, no. Dobra, podejdź tu na razie. Naprzód, moi drodzy. A wy co tu taki luźny szyk, żeście wprowadzili, co? Bardzo niebezpieczna sytuacja. Trzymajcie, moi drodzy. O, tu mocna szarża ze strony Rzymian. No, to są, słuchajcie, rozpaczliwe ataki na nasze siły. Nic, zepchnąć ich na jak najmniejszą powierzchnię. Bardzo ładnie. Tu z nim, tu ich trzymać za jaja i nie puszczać. Tak jest. No kurde, walą jeszcze, no. Działać. No, zniszczmy ich. Nie, stop! Kurde! Dobra. Stop! Aj, zablokować dziada. Kurde, krwawe walki, pięknie. Kolejny generał rzymski padł w tej bitwie. A jest, nie odpuszczać Rzymianom. Boże, ile ci tu tego naubijali. Hejtman! Destroy them! Attack!
nacierać. Zmiażdżyć Rzymian. Bardzo ładnie. Fear not, soldiers. Only frightened rabbits running from our men. Ale bitwa. Ale jazda. Dobrze, zakończmy bitwę. The gods have favored you! The enemy are crushed! Your victory is complete! No cóż, Rzymianie stracili 2300 żołnierzy. A więc wychodzi na to, że zabiliśmy, że każdy żołnierz zabił więcej niż jednego Rzymianina. Bardzo ładnie. No a myśmy stracili, no, 1030 ludzi, z tego co widzę. Dobrze, lećmy dalej w takim razie. No cóż, słuchajcie, Apolonia została zajęta przez nas. Rzymianie zostali wyrzuceni z Grecji. Same dobre rzeczy nas tutaj ostatnio spotkały. Ta jest, Apolonia zajęta. Rzymianie popełnili błąd, atakując siły, które oblegały miasto. A cóż to? Jakieś gnojki próbują nas tutaj atakować. No i nie. Spokojnie. Dobra. Teraz nam hajs wzrosnął bardzo ładnie. Czekajcie, co jest z tym miastem? Dobra. Troszkę oddziałów żeśmy tutaj zyskali. A, nie mogę tutaj rekrutować oddziałów. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że jest to tylko 500 mieszkańców obecnie. Dobra, Odeon. Dobra, tutaj targowisko. Ja aż troszeczkę zaniedbałem moją stolicę pod względem ekonomicznym. Tutaj mamy kanalizację, targowiska. Wszystko musi się dużo sprawniej rozwijać. Już wiem, gdzie jest mój agent. Dobra. Dlatego też, kolego, pójdziesz tutaj. Ty poszukaj Rzymian tutaj na północy. Całkiem możliwe, że... A nie, tu jest, są rebelianci, a więc Rzymianie nie poszli na północ, tylko od razu poszli na nas. Wszystko na to wskazuje. Dobra, tu trzeba czekać, aż te miasta troszeczkę odetchnie. W międzyczasie... Dobra, wy tu połączcie swoje siły. Trzeba zrobić z tymi tu porządek z Kubańcami. Tak, wysłać im tu oddziały na pomoc. Ty, kolego, możesz tutaj przejąć dowództwo nad tymi siłami. W sumie to... A w ogóle tak. Te oddziały muszą ruszyć tutaj, do stolicy. Nasza flota zatopić nie te okręty rzymskie. Pięknie. Dobra, możecie wracać do portu. Dzisiaj uzupełnimy strat i będziemy tutaj stać, żeby Rzymianie nie mogli nas tutaj nękać z tymi swoimi paskudnymi atakami i desantami z morza. Teraz tak, tutaj cały czas formujemy kolejne oddziały. Dobra. Ty pójdziesz do Daków, przepraszam, do Traków. Z Trakami trzeba będzie się dogadać. Dobrze, moi drodzy. No cóż, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do ocenienia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao. Do następnego.